Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Goście Dnia. Dzisiaj mam przyjemność w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej gościć pana Andrzeja Pietrasika, burmistrza Płońska. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, zaczniemy od uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska, w których pan uczestniczył. Spędził pan 2 dni w Gdańsku. Tak, spędziłem 2 dni w wyjątkowym czasie dla wszystkich chyba samorządowców i osób, które znały prezydenta Pawła Adamowicza. Piątek i sobota to były uroczystości. W piątek zgromadzenie ogólne Związku Miast Polskich, tylko zwołane na tę okoliczność śmierci, upamiętnienia, pożegnania naszego kolegi samorządowca Pawła Adamowicza. I w sobotę już uroczystości pogrzebowe w Bazylice Mariackiej. Byłem wewnątrz bazyliki, miałem to szczęście, że dostałem kartę wstępu i mogłem brać udział w całych uroczystościach. To niezwykłe przeżycie. Ja staram się być w tych miejscach, które są ważne w danym momencie dla Polski, a samorząd to moje życie, moje dorosłe, zawodowe życie to samorząd. Samorząd to ludzie. A i trudno nie być na pożegnaniu takiego wspaniałego samorządowca, jakim był świętej pamięci Paweł Adamowicz, którego miałem okazję znać. Chociaż to inna kategoria miast, bo to bardziej metropolia niż samo miasto. Ale przyjechało, myślę, że jakieś 250 prezydentów, burmistrzów do Gdańska. Mieliśmy specjalne, uroczyste posiedzenie, gdzie wspominali go jego koledzy, szczególnie właśnie prezydenci, szefowie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, w której najczęściej pracował Paweł Adamowicz, Związku Gmin Wiejskich, Unii Miast i Miasteczek, a Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej oraz przyjaciele. Te wystąpienia były bardzo emocjonalne, nacechowane takimi osobistymi wspomnieniami i również podziękowaniem za jego wielkie talent, jaki poświęcił dla samorządów w Gdańsku, ale i samorządów w Polsce, za przyjaźń, za otwartość i za takie wytyczanie dróg dla polskiego samorządu, które z całą pewnością Paweł Adamowicz wytyczał, był jednym z pionierów, jeśli idzie o kierunki rozwoju i kierunki, w których zmierza polski samorząd. To jak wielkim był człowiekiem świadczy chociażby to, jak wyglądały uroczystości pogrzebowe, ile osób dotarło. Jeszcze bardziej w przeddzień. Nasze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich odbywało się w sali BHP, w tej historycznej sali, gdzie podpisywano porozumienia sierpniowe z roku 80. I odbywało się w sąsiedztwie bezpośrednim Europejskim Centrum Solidarności, w której wystawiona była trumna i w całości wszyscy prezydenci i burmistrzowie przeszli razem z gdańszczanami odcinek, taki ważny odcinek związany z ważnymi miejscami, w których pracował lub brał udział świętej pamięci Paweł Adamowicz, od szkoły, ratusza i innych miejsc, w których był. I proszę sobie wyobrazić, że ten przemarsz trwał 3,5 godziny. Były takie tłumy, niepoliczalne tłumy osób. I dla mnie zakończył się dotarciem pod mury Bazyliki Mariackiej i zostały zamknięte drzwi, ponieważ Bazylika nie mogła pomieścić. Prawie 4 godziny spędziliśmy w tym marszu, już potem wymieszanym, nie wiadomo, gdzie był sektor samorządowy, gdzie był sektor po prostu gdańszczan, którzy szli go upamiętnić. Niebywałe wyrazy sympatii, pamięci w oknach instytucji, domów, bloków, na chodnikach. Tłumy, tłumy, tłumy. Tak naprawdę ten tłum pełzał, a nie szedł. Tak dużo było osób i tylko dzięki temu, że miałem miejscówkę jako członek Związku Miast Polskich, członek zarządu Związku Miast Polskich, następnego dnia uczestniczyłem w ceremonii pogrzebowej i udało mi się wejść do środka Bazyliki Mazowieckiej. Panie burmistrzu, pan udział już w całych uroczystościach, znów prawie 3 godziny w Bazylice trwały te uroczystości, niezapomniane, niepowtarzalne. Ważne tylko słowa padały niego. Tam. Tam to są takie miejsca, myślę, że ważne i najważniejsze dla Polski teraz.
nie tylko dla samorządu, bo one piętnowały zło, piętnowały nienawiść, piętnowały przemoc, wręcz nakazywały zmianę i pokazały kierunek tej zmiany. Tu kilku mówców, którzy mówili, szczególnie ojciec Jacek Dominikanin, który jakby przekazał testament Adamowicza i oczekiwania, co dalej, jakie owoce wyda jego śmierć, bo to już z jednej strony upamiętniamy człowieka, jego dorobek, ale z drugiej wszyscy mówią, że ta śmierć ma czemuś służyć, czemuś dobremu, czyli przemianie nas, Polaków, odejścia od tych narodowych przywar, które mamy, zawiść, nienawiść, przemoc, zazdrość, tworzenie atmosfery ciągłych podziałów i kłótni politycznych, a to jest pożywka, to jest pokarm dla budowania nienawiści, dlatego, żeby się ludzie dzielili, a nie łączyli. To już się zaczęło, panie burmistrzu. Bardzo często też chcę powiedzieć, wspominane były tak nie wszyscy o tym wiedzą, bliskie kontakty świętej pamięci prezydenta z hierarchami Kościoła i z w ogóle z nauką Kościoła, z której on czerpał bezpośrednio, i zostały tam również wypowiedziane takie słowa, że cały jego stosunek do uchodźców brał się z tego, że był osobiście na spotkaniu z Ojcem Świętym, gdzie usłyszał właśnie taki, a nie inny kierunek Kościoła, który próbował wdrożyć w życie, jak widać, skutecznie, bo przecież ten list o przyjęciu uchodźców podpisało 10 prezydentów najważniejszych miast w Polsce. Więc to jego dziedzictwo zostało pokazane i wszyscy liczymy, że ta śmierć posłuży do budowania lepszej Polski, lepszego samorządu i nas, lepszych w ogóle osób jako ludzi. Ja odnoszę wrażenie, że to już się, ten proces już się rozpoczął w wielu miastach Polski, większych i mniejszych. Odbyły się marsze przeciwko nienawiści, odbyły się też spotkania upamiętniające świętej pamięci prezydenta Adamowicza. Wiem, że taki marsz odbył się również w Płońsku. Tak, zorganizowałem tak ad hoc, taki marsz już w 17 stycznia, w czwartek w godzinie 19 spotkaliśmy się na spotkaniu dla uczczenia świętej pamięci Pawła Adamowicza i marszowi przeciwko przemocy, nienawiści, dla wspólnego działania, dla budowania wspólnych dzieł, dla jakby wyeliminowania tych bardzo haniebnych i brzydkich cech, które niestety w sobie mamy jako Polacy i wszyscy w jakimś mniejszym czy większym stopniu mamy. Jakby powiedzenia sobie, że nie chcemy już przemocy, nie chcemy nienawiści, chcemy współpracy, chcemy poprzez upamiętnienia Pawła, żeby to się stało teraz, w tym ani innym momencie. Przyszło bardzo wiele osób, według jednych było to 700-800, według innych 1000 osób. Przemaszerowaliśmy od ulicy, od Urzędu Miasta, bo tam była zbiórka, ulicą Płocką do Rynku Pońskiego, gdzie zostało zapalone serce dla Pawła Adamowicza i ten ogień do nieba, światło do nieba poświęcone dla niego. Myślę, że to do niego dotarło, że Płońsk jest z nim i czci go, upamiętnia i chce wdrażać te wartości, którym on był wierny do końca. W czwartek płońszczanie wspominali zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a kilka dni wcześniej wspominali płońszczan zamordowanych na Piaskach. Panie burmistrzu, od kilku lat to już jest taka tradycja, że płońszczanie spotykają się w styczniu właśnie w tym miejscu, gdzie hitlerowcy dokonali straszliwej zbrodni. Od wielu, wielu lat, to 74. rocznica, ale to jest takie apogeum nienawiści, pokazanie, do czego może dojść człowiek, który się zagubi, który wyznaje błędną ideologię, który odchodzi od uniwersalnych wartości, czy to religijnych, czy takich ogólnoludzkich, czy katolickich, czy chrześcijańskich. I do czego może dojść człowiek, też człowiek, no w sposób bestialski, brutalny, do zamordowania prawie 80 osób, już można powiedzieć na zakończenie wojny. Wtedy, kiedy wojna się dla większości płońszczan skończyła, Niemcy wychodzili i w ostatniej chwili właśnie w takim jakimś ślepym widzie nienawiści, zawiści, złości i pogardy dla wszystkiego, dla wszystkich wartości, dla człowieka zamordowali zupełnie niepotrzebnie, bez jakiegokolwiek celu.
Jedynym celem chyba było pogrążenie ich rodzin w rozpaczy, w smutku i takie maksymalizacja złego działania, żeby ten efekt złego działania, złego skutku został. I te wydarzenia to się w jakimś sensie łączą, bo to są jakby tu oczywiście trudno, nie ta skala, ale pokazuje, że trzeba się w porę umieć zatrzymać, trzeba się zmienić, trzeba o tym głośno mówić, bo w krytycznych sytuacjach mamy takie wypadki w historii, dochodzi do właśnie tak olbrzymich aktów, gdzie milionami giną ludzie, dochodzi do wojny poprzez nienawiść, poprzez jakieś obłędne ideologie, w które wkraczają ludzie, odchodząc od uniwersalnych wartości, których nauczono ich w domu, w szkole, na lekcjach religii, poprzez system wartości przyjęty powszechnie w krajach cywilizowanych. Ta historia pokazuje, że to jest możliwe. Myślę, że tak trochę nieprzypadkowo o tych dwóch momentach mówimy, chociaż to skala oczywiście jest zupełnie inna. Pomszczanie czczą swoich bohaterów w każdym roku. Czcimy wszystkich, którzy polegli, ale hołd składamy również wszystkim poległym żołnierzom, cywilom, którzy zginęli w walkach. I taką tradycją pońską jest, że składamy, palimy lampki, składamy kwiaty na cmentarzach żołnierzy i cywilów w Pońsku, czcimy w miejscach tragedii, ale palimy też lampki i składamy kwiaty na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Bolęcinie, których tam leży prawie 800, no właśnie w imię takich wartości chrześcijańskich, którymi się kierujemy. To zawsze robimy w tym samym czasie. Przejdźmy do bardziej przyjemnych już tematów. Panie burmistrzu, jutro w Płońsku otwarcie miejsca, gdzie będą mogli spotykać się seniorzy. Dom rusza projekt do Senior Plus. Rusza projekt Senior Plus jako kolejny element polityki senioralnej, którą staram się w mieście prowadzić razem z Radą Miejską w Płońsku. Dodajmy, że w naszym mieście mieszka 5800 osób, które skończyły 60 lat. Dodajmy, że mamy od 2 lat Radę Seniorów, że mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, który bardzo dobrze pracuje, jest tam prawie 150 osób i regularnie studenci się spotykają. Cieszę się, że coraz więcej panów tam przybywa. Początkowo były to prawie same panie. Sfeminizowany ten uniwersytet. Mamy już jakby ukierunkowane na seniorów działanie miejskich jednostek, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który najbardziej tak doraźnie tę pomoc świadczy. I teraz doczekaliśmy się wreszcie otwarcia klubu seniora. Klub Senior Plus mieści się w budynku przy Płockiej 19, zajmuje pomieszczenia dawnej Galerii P. Jedne z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsze, najstarsze w najstarszym budynku w Płońsku pomieszczenia. Tuż obok, czy w tym samym budynku, gdzie był stara siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. A przygotowaliśmy ten projekt razem z środkami, które przekazał nam wojewoda mazowiecki. To 107 milionów złotych, a całość 211 milionów, więc można powiedzieć, że tak na tysięcy. Przepraszam bardzo. Oczywiście 107 tysięcy i 211 tysięcy. Klub będzie czynny 2 dni w tygodniu przez kilkanaście godzin. Mamy szeroką ofertę od spotkań kulturalnych. No właśnie, czy seniorzy nie będą się nudzili? Nie będą się nudzili. Mamy bardzo szeroką ofertę kulturalną, ale również możliwe będą zajęcia rehabilitacyjne. Również mamy zresztą doskonałe otoczenie, bo za ścianą jest pracownia dokumentacja dziejów miasta Płońska. Trochę dalej filia miejskiej biblioteki, więc to wszystko współgra, a przez ścianę Kościół Świętego Michała Archanioła. Czy jest zainteresowanie? Jest olbrzymie zainteresowanie. Większe niż liczba miejsc, które mamy w domu seniora, ale to zobaczymy, czy ta chęć zostanie na trwałe, czy przejdzie. Otwieramy dom, dom będzie działał, będzie tam jeden pracownik, który będzie się tym codziennie z seniorami, ale tak naprawdę seniorom najbardziej potrzebne jest bycie razem z drugim człowiekiem, rozmowa, poczucie takiej bliskości, bezpieczeństwa i myślę, że również poczucie, że burmistrz czy samorząd pamięta o nich. Chcę z nimi się spotykać, rozmawiać. Takie proste czasami rzeczy są bardzo potrzebne, myślę, że każdemu człowiekowi, ale szczególnie osobom w wieku senioralnym, w których w sposób naturalny więcej jest osób, które mają problemy ze zdrowiem, czasami jeszcze inne problemy.
spróbujemy otworzyć się na ich problemy, otworzyć się na nich, mówiąc, staram się to często mówić, że są bardzo potrzebni miastu, że bardzo wiele wnoszą do miasta, a teraz mają miejsce tylko dla siebie. Dodajmy, że jeden klub seniora już istnieje w Płońsku. To jest oczywiście zupełnie na innych zasadach. Klub seniora przy spółdzielni mieszkaniowej Plastuś, a działa już od kilkudziesięciu lat, ale nie ma takiej otwartej formuły jak my i nie działa dwa dni w tygodniu, praktycznie przez całe dni. To są tam takie spotkania bardziej okazjonalne, popołudniowe. To jest nowum. Jeżeli taka forma się przyjmie, będziemy ją dalej rozwijać. Dodam, że mamy możliwość powiększenia tych pomieszczeń, co najmniej jeszcze raz o taką powierzchnię, więc jeżeli... I samorząd będzie o tym myślał. Będzie myślał, jeżeli będzie za mało, to tak będzie. Panie burmistrzu, do końca lutego pełni obowiązki pani Jola Marzęcka, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Co po lutym? Może powiedzmy, że wakat na stanowisku dyrektora Miejskiego Centrum Kultury jest spowodowany tym, że dotychczasowy dyrektor pani Elżbieta Wiśniewska została starostą płońskim i naturalną koleją rzeczy musiała wybrać, czy być dyrektorem MCK-u, czy być starostą powiatu płońskiego. Wybór już znamy. Powierzyłem na okres 2 miesięcy stanowisko dyrektora pani Jolanty Marzęckiej, która, dodajmy, już kilka razy pełniła te stanowiska, bo pracowała co najmniej z 4 dyrektorami, których zastępowała, którzy odchodzili, zmieniali pracę i tak dalej. Ja już podjąłem decyzję, jestem po całym szeregu rozmów z osobami, które ja widziałbym na stanowisku dyrektora i myślę, że wkrótce rozpoczniemy procedurę uzgadniania konkretnej osoby na to stanowisko. Czy konkursu nie będzie? Nie będzie konkursu, będzie możliwość wynikająca z ustawy, która pozwala nam, zresztą tak została wybrana też pani dyrektor Elżbieta Wiśniewska, więc w ten sam sposób chcę powołać dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Ja już wiem, kto to będzie. Mam nadzieję, że przejdziemy szczęśliwie procedurę i mam nadzieję, że Płońszczanie będą z tej kandydatury zadowoleni. Widzę, że pan wie, ale nie powie, więc nie będę ciągnęła nie mogę. Jak ujawnię, już rozpoczniemy procedurę, ujawnię, kto to jest i państwa też poinformuję. Panie burmistrzu, za tydzień zaczynają się ferie. Dokładnie w piątek, ostatni dzień, dzieci z Mazowsza idą do szkół i podejrzewam, że Miejskie Centrum Kultury, ale nie tylko, ma ofertę dla dzieci na czas ferii. Wszystkie nasze jednostki mają ofertę na czas ferii dla dzieci i młodzieży. Również szkoły, dostępna będzie cała infrastruktura sportowa. Mamy, przypomnę, 4 pełnowymiarowe hale sportowe i jedną troszkę mniej, czyli w sumie 5 sal sportowych, które są własnością samorządu. Mamy Miejskie Centrum Kultury z basenem, z lodowiskiem, z pełnowymiarową halą i z ciekawą ofertą. Mamy ofertę Miejskiego Centrum Kultury, również nakierowaną na młodzież w okresie wakacji. Ja jeszcze podobną zapytam ofertę tylko... ma również Miejska Biblioteka Publiczna i szkoły, i przedszkola. Wszystko to jest umieszczone, te informacje, w specjalnej ulotce, którą drukujemy i w Gazecie Płońskiej, i na stronach internetowych. Dodam tylko, że przez wiele, wiele lat budowaliśmy taki system pomocy i wykorzystania infrastruktury, ale przede wszystkim kierowania go na młodzież, która nie wyjeżdża na ferie, i wszystkie w zasadzie oferty są za darmo, nie przez całą dobę, w określonych godzinach czasu. No właśnie o to chciałam zapytać, bo wspomniał pan o Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, które dysponuje i basenem, i lodowiskiem. Czy te atrakcje będą dla dzieci dostępne? Tak, będą dostępne dla dzieci z legitymacjami szkolnymi za darmo w określonych godzinach, i również basen w określonych godzinach jest za darmo. I to jest podjęta uchwała Rady kilka lat temu, zmieniana, doskonalona. I w tym okresie przychodzi nam dużo, dużo więcej dzieci i młodzieży na zajęcia niż w czasie roku szkolnego. Mhm. To jest bardzo szeroka oferta, podobnie w Miejskim Centrum Kultury. Czyli będzie można i na sportowo, i kulturalnie spędzić ferie. I na sportowo, i kulturalnie. Dzisiaj oglądałem 2-tygodniową prognozę pogody. Wygląda na to, że będziemy mieć zimę przez 2 tygodnie. Ze może śniegiem nie taką mroźną, ale będzie śnieg i będzie temperatura minusowa. Więc to dobre warunki do tego, żeby ferie zimowe spędzić również w Płońsku.
Już teraz zapraszam całe rodziny, zapraszam dzieci, zapraszam młodzież do skorzystania z naszej miejskiej oferty, bo przecież po to tę ofertę tworzymy. Infrastruktura miejska jest własnością samorządu, a samorząd jest własnością miasta. A szczegóły na stronie internetowej zapewne i miasta, i Miejskiego Centrum Kultury. I na ulotkach, które będziemy rozdawać w całym mieście. No cóż, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Moim i Państwa gościem w audycji Goście Dnia był dzisiaj pan Andrzej Pietrasik, burmistrz Płocka. Ja również bardzo dziękuję wszystkim młodym obywatelom naszego województwa, którym mamy ferie. Życzę udanego wypoczynku i dobrze wykorzystanego czasu w czasie ferii. Dziękuję. I bezpiecznego powrotu. I bezpiecznego powrotu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.